Dzień dobry, witajcie w moim lochu. A w moim lochu nasz Orient Express powoli dojeżdża do Mediolanu, który najprawdopodobniej będzie naszym ostatnim przystankiem, przynajmniej w tym sezonie. Witaj badaczko, witajcie badacze. Witaj strażniku tajemnic. Witajcie widzowie. Pociąg toczy się wolniej lub szybciej w kierunku Mediolanu, przemierzając przełęcze i tunele pomiędzy Szwajcarią a Włochami. Odpoczywaliście przez te ostatnie godziny podróży. Nawet udało wam się złapać trochę snu. Mieliście też szczęście, bo podróż opóźniła się z powodu blokady śnieżnej, lawiny, która zeszła na tory i opóźniła pociąg. Dojeżdżacie godzinę po południu do Mediolanu. Jednak waszym oczom nie ukazuje się wcale tak piękny widok, jak był opisywany przez Katarinę Cavollaro. Dworzec, na który wysiadacie, jest jak po... wygląda jak po wojnie. Wygląda jak po jakimś ataku bombowym, artyleryjskim. Cały właściwie w stanie kompletnego rozpadu. Szary, hałdy gruzu, cegieł, piachu. No nie wygląda, jakbyście przybyli do jednej z najznamienitszych metropolii Europy i Włoch. Bardzo przybijające wrażenie. Dopiero po chwili dociera do was, że to po prostu remont. To nie była kwestia wojny, to nie była kwestia uszkodzeń w wyniku wojennej zawieruchy. To po prostu remont. Ale wygląda to dość strasznie. Zresztą robotników nie kręci się zbyt wielu. Praca nie wydaje się jakoś przebiegać specjalnie szybko. Wasze bagaże zostają wystawione na peron. Pomoc pyta, przepraszam, czy państwa bagaże umieścić w dworcowej przechowalni, czy też przetransportować dokądś? Do hotelu chyba jakiegoś, prawda? Mm. Dostaliście informację. Myślę, że ta informacja została przekazana konduktorowi i on ją wam przekazał jeszcze zanim dojechaliście do Mediolanu, że Katarina zgodnie z obietnicą wynajęła wam pokój. Znaczy nie wynajęła pokoju. Zarezerwowała wam pokój w hotelu, który się nazywa Vittorio Vic. A dokładniej Galeria Vittorio Vic. I jest to pokój w galerii, słynnej galerii Vittorio Emanuele II. I no tam należy się udać. Nie wiecie jeszcze za bardzo, co to za miejsce. Nie słyszeliście o nim nigdy. Natomiast według informacji Katariny, no to jest najwspanialsze miejsce, w jakim moglibyście mieć pokoje. To do hotelu poproszę przetransportować. Nie wiem, ile będziemy bawić w Mediolanie. Kiedy odjeżdża następny pociąg? Odjeżdżają codziennie. Także tam. Także może mogą państwo pojechać dzisiaj lub jutro. Ale dziś wieczorem mamy być na operze. Tak. A więc przenocujemy tutaj i pewnie jutro wieczorem najchętniej dalej. Nie dzisiaj, macie być jutro. Czyli dzisiaj mamy wolne po prostu.
jest 13, tak? Znaczy pierwsza, przepraszam. Więc mamy czas, żeby skoczyć do jakiejś biblioteki. Ja bym sprawdził jedną rzecz, która mi nie daje spokoju. A nie sądzi pan, panie George, że mamy coś do przeczytania ze sobą? Czy wolicie najpierw pójść do biblioteki? Chyba, no, ostatnio biblioteka nas zamknęła, znaczy zastaliśmy ją zamkniętą. To prawda. A teraz miło byłoby po prostu wejść bez żadnych problemów. Ale tylko, czy ktoś z nas będzie potrafił z niej korzystać? Ja niestety nie znam tego języka. Ja też nie. Ja chciałem powiedzieć, że troszkę się nauczyłem francuskiego i teraz co? No i teraz co? Czym ja zostałem? No wiecie, zawsze jest możliwość poszukania. Wynajmiemy jakiegoś tłumacza. Co tym, ja znam trochę łaciny, to... No ja też, tak. Jest bardzo stary włoski, ale podobieństwa są. Jednak te języki romańskie mają dużo wspólnego ze sobą. Jedziecie, jak rozumiem, nawet nie musicie jechać. Możecie pojechać, jeśli chcecie, ale możecie też się przejść do Galleria Vittorio Emanuele. To znajduje się w centrum Mediolanu, pomiędzy dwoma najważniejszymi właściwie placami mediolańskimi. Piazza del Duomo i Piazza della Scala. Wiecie, że przy jednym znajduje się wspaniała katedra, a przy drugim teatr, do którego jesteście zaproszeni na operę. Słynna opera La Scala. Zapytałbym jeszcze w jakimś miejscu o kolekcjonerów dzieł sztuki. Gdyż wiemy, że tutaj została zakupiona. Został zakupiony kawałek rzeczy, której szukamy. To zastanawiam się. Myślicie, że do domu aukcyjnego albo do jakiejś galerii sztuki się udać? No, ktoś, kto zna się na sztuce, jest, myślę, że niezbędny w tym równaniu, a tak już wyprzedzając fakty, co my zrobimy, jak dowiemy się, że kawałek rzeźby znajduje się w rękach jakiegoś bogatego, normalnego człowieka? No naturalnie, odkupimy ten kawałek rzeźby. No tak, ale gdy nie będzie chciał go sprzedać, co wtedy? Wtedy będziemy się zastanawiać. No ale jakie mamy potencjalnie rozwiązanie? Czy będziemy wykratać ten kawałek wtedy? No na pewno dobrze byłoby uniknąć interakcji na tyle, na ile się da, i uniknąć krzywd swoich i cudzych. Bo ja się zastanawiam, że jeżeli ktoś to kupił, to czy ta osoba była nieświadoma i po prostu kupiła sobie kawałek, bo nie wiemy, jaki to kawałek, tak? Czy kawałek stopy, torsu, głowy. Czy też osoba... Pamiętacie, że było powiedziane chyba, że... Że najważniejsza część chyba było powiedziane, tak? To może być głowa albo korpus. Tak, wydaje mi się, że mówił wam profesor, że to była najważniejsza część. Tak, to obawiam się, że niestety to mogła być bardzo świadoma osoba. Zastanawiam się, jakby uda nam się znaleźć wiele tych fragmentów, jak będziemy nosić ten posąg ze sobą. Możliwe, że trzeba będzie go w pewnym momencie gdzieś... A może go złożymy i zacznie sam chodzić? Nie zdziwiłabym się, patrząc na sędziego ostatniego procesu, w którym uczestniczyliśmy. Nie lubię prawników. To nie był zwykły prawnik. Nie był. Nie podoba mi się, że mamy tego wroga. Ale z tej dwójki, prawnika, tego sędziego i księcia, książę był dużo bardziej podłą istotą. Zdecydowanie. Kim on jest? Czy to człowiek? Czy po prostu książę? Tak, czarnoksiężnik. Myślę, że tak. Myślę, że to jest człowiek, który w pędzie ku władzy przehandlował to, co miał najcenniejszego. Chciałbym, żebyśmy wysłali depeszę do tego Divala a propos książek. Żeby nam wysłał. Tam też jest książka, która mówi o rodzie tego księcia i z chęcią bym ją przeczytał. A tutaj dowiedziałbym się coś więcej może o tym Bractwie Skóry. Jak wspominał, że jest z Bractwa Skóry. Myślisz, że w książce coś znajdziemy? No może to jest starożytna organizacja, może sama tak. Nie wiem.
Możemy zapytać też, w jakichś kręgach ezoterycznych. Na pewno pani znajdzie kontakt. Pewnie mogę się rozeznać. Zobaczyć, czy mają tutaj jakieś stowarzyszenie w końcu. W takim mieście może być. Idziecie ulicami, tak sobie dyskutując i planując wasze najbliższe posunięcia. Dzień jest dość pochmurny. Białe chmury wiszą, takie białe, mleczno-białe chmury wiszą nisko nad panoramą miasta. I można powiedzieć wręcz, że zlewają się z bardzo wieloma białymi, kremowymi murami tego zabudowań, znajdujących się tu w centrum. Klasycystyczne kamienice, secesyjne ornamenty, niektóre nawet starsze, widać w uliczkach starsze, o kamiennych fundamentach, renesansowe, małe kamieniczki, segmenty. Jednak to miasto nie wydaje się spełniać tej obietnicy, którą tak składała w jego imieniu Katarina Cavollaro. Może to kwestia waszych ostatnich przeżyć, ale całe miasto wydaje się być jakieś senne, matowe, smutne. Ludzie, o których, no, tak jak poznaliście Katarinę Cavollaro, spodziewaliście się i tak słyszeliście, że no, Włosi są wylewnym narodem, bardzo głośnym, rozkrzyczanym, że cały czas zapraszają tutaj, zachęcają, żeby skorzystać z usług, a to jakiejś restauracji, a to kawiarni. Wydają się być bardziej jak Anglicy, skupieni na własnych czynnościach, okutani w płaszcze, zapadnięci w szale, które owijają ich szyję. Nie patrzą ani na was, ani na siebie. Dochodzicie do galerii. Myślicie, że to miasto jest takie wygasłe przez fragment tego pomnika? Przeszło mi to przez myśl, bo rzeczywiście to miasto wygląda jak takie wyblakłe zdjęcie. Ale czy taki fragment pomnika może być aż tak potężny, żeby przygasić całe miasto? Ja nie tak sobie wyobrażałam ten kraj i tych mieszkańców. A może to jest po prostu specyfika północnych Włoch? Przecież to są w końcu Niemcy, którzy mówią po włosku. No, Zrzućcie sobie na psychologię. O. Nie. Blisko. Albo na psychoanalizę, jeżeli macie. No również nie. To, bo jest chyba rozróżnienie. Prawda? Jest. Udało się jednym. Jednym udało się. Tak. Mhm. Nie udało się. Dobrze. Chciałbym wiedzieć tylko, czy komuś się udało. Tak, Wiktorii się tak. Udało. Powiem tak. Nawiążę do tego udanego testu w przyszłości, jeśli chodzi o ciebie, ale po tych słowach wyrzeczonych przez Willema zaczęłaś zwracać szczególnie baczną uwagę na ludzi. Pamiętacie, że zgubny wpływ ręki spowodował, że rana dziecka nie chciała się goić. Tutaj wszystko zaczęło wam się na początku wydawać takie właśnie wyblakłe. A twoją uwagę właśnie zaczęli przykuwać ludzie. To, jak mówią, jak się zachowują. Nie tak, jakbyś sobie wyobrażała. Nie tak, jakby się oczekiwało od stereotypowego Włocha. Ale przynajmniej poprzez pierwszych pół godziny
przebywania wśród nich, jeszcze nie byłaś w stanie dokładnie ubrać w słowa, co to. Jesteście w galerii Vittorio Emanuele. Jest to budynek XIX-wieczny. Przepiękny. Wręcz zapierający dech w piersiach. To galeria handlowa. Jedna z pierwszych, jakie zbudowano w Europie. Bardzo drogie sklepy. Najlepsi producenci mody, towarów luksusowych wystawiają tutaj, otwierają swoje butiki. Są tutaj wspaniałe kawiarnie, restauracje, a na piętrze hotel, w którym macie zarezerwowany pokój. Kiedy patrzycie w górę, widzicie wielką przeszkloną kopułę, z której rozchodzą się krzyżowo takie przeszklone, długie korytarze. Sprawia to wrażenie, jakbyście byli właściwie w takim kościele o szklanym dachu. Jednak nie jest to świątynia ducha, jest to świątynia pieniądza. Można powiedzieć więc, że George czuje się jak w domu. O tym pomyślał. No to cóż, zostawmy bagaże i do biblioteki. Mhm. Tak, zróbmy tam. Zobaczmy jeszcze, czy nie został żaden liścik w naszym pokoju albo w recepcji. Kiedy idziecie do recepcji i jak rozumiem meldujecie się, że macie pokój, bo pokój... No znany jest tam numer, więc... Co? Nie, macie zarezerwowany tylko pokój przez kawolara. Okay, nie macie numeru przypisanego, musicie się zameldować. Rozumiem, jasne. Dzień dobry, witam w hotelu Wik. W czym mogę służyć? Dzień dobry, Willem Shapira i moi tutaj towarzysze. Mam zarezerwowany pokój przez panią Cavolaro. Z panią Cavolaro. O, zgadza się. Tak. Zdaje się oczywiście, że miałem zapis. Państwo mieli faktycznie dzisiaj przyjechać. To straszne. Co jest straszne? Co straszne? Co się stało? A no tak, państwo dopiero dzisiaj przyjechali. Mam nadzieję, że to tylko plotki, ale... No proszę mówić. Pani Cavolaro zniknęła. Jak zniknęła? No, nie wróciła dzisiaj na noc do pokoju. A wiadomo cokolwiek? No oprócz tego, że zniknęła, w sensie gdzie była, coś. Bo to, że nie wróciła do pokoju, czytałem no może tylko, gdzieś... Czytałem tylko artykuł w gazecie. Może coś się gdzieś zatrzymało, to od razu trzeba zakładać jakieś najgorsze scenariusze po jednej nocy? Wie pani, jutro jest premiera Aidy w La Scali. Główna aktorka nie pozwoliłaby sobie na tego typu ekscesy dzień przed premierą. Nie pojawiła się na próbie generalnej. Z tego to słyszałem, bo no, tutaj pracownicy teatru przyszli o nią rozpytać, bo wiadomo, że pani Cavolaro zatrzymuje się zawsze w naszym hotelu, gdyż jesteśmy najlepszym hotelem w Mediolanie. Bo to nasza przyjaciółka, więc chcielibyśmy się o niej dowiedzieć, a w zasadzie jej zniknięciu. Daję wam gazetę no w włosku. Przetłumaczyłby pan nam ten artykuł? Informacje? Nie ma tutaj wiele informacji, jest napisane. Widzicie jej zdjęcie i nagłówek zaginięcie diwy. Mowa jest tutaj, policja, inspektor powiedział jedynie tyle, że świadkowie mówią o czarnym samochodzie, do którego ona wsiadła. Tutaj czy gdzie? Przy dworcu. Przy dworcu. I to było wczoraj? Tak. Było wczoraj. Niedługo po jej przyjeździe. No tak, jeden dzień tak naprawdę nas dzielił. To prawda. Tajemnicze. Także ja myślałem po prostu, że ona przyjdzie tutaj
wieczorem po premierze ona była zameldowana u nas, ale ja nie zawiadamiałem nikogo, gdyż no, raczej spodziewałem się jej późnymi godzinami wieczornymi, bądź też nocnymi, prawda? Jak ale była już w swoim pokoju? Nie, nie dojechała. Nie dojechała. Czy myślicie... A nieważne, potem o tym porozmawiamy. Tak, państwa pokój oczywiście, państwa pokój. Pani Katarina zadbała, żeby naprawdę zatroszczyć się o państwa. To jest cudnie. Jeden z naszych najwspanialszych apartamentów. Apartament Dożowski. Zapraszam. Proszę za mną. Ten hotel sprawia wrażenie takiego, mimo że jest naprawdę bardzo wystawny i jest przepysznie urządzony, z takim naprawdę włoskim smakiem i elegancją. I wystrój jest nowy. Hotel jest nowy. No w sensie hotel może nie jest nowy, ale widać, że jest często remontowany i dbany. Dbają tutaj, żeby wszystko było piękne i schludne. Ale jednocześnie sprawia wrażenie trochę takiego pierwszego miejsca, które tutaj właściwie macie, które jest trochę jak w domu. Może to z powodu człowieka, który was prowadzi. Nie ma tutaj w ogóle, jeszcze przynajmniej nie widzieliście żadnego boja, żadnej obsługi. Jest tak cicho, spokojnie. Może to też kwestia takiej godziny akurat ruchu, niezbyt natężonego. O tej 14, może bardziej pod wieczór się więcej rozpocznie. Więc prowadzi was na trzecie piętro, ostatnie piętro galerii, do apartamentu Dożowskiego, który jest na samym szczycie tego budynku, na samym północnym szczycie tego budynku. W związku z tym okna waszego apartamentu wychodzą już na Piazza della Scala i na teatr La Scala. Pani Katarina powiedziała, że chciałaby, żebyście już od momentu przyjazdu mogli podziwiać miejsce, w którym będzie was gościć jutro. Mam nadzieję, że wszystko z nią w porządku. Jeżeli czegoś by państwo potrzebowali, oczywiście proszę dzwonić, albo ja lub obsługa czy konsjerż zajmiemy się państwem. Dobrze, dziękujemy bardzo. Policja już się zajęła tą sprawą. Tak. Ta policja jej bada. Szuka, to tak wynika z artykułu. Znane jest nazwisko oficera, który jest jakby przewodnikiem tej sprawy? Tak. Jest ono podane w gazecie. To jest inspektor Manzoni. Manzoni. Warto byłoby się udać i porozmawiać z tym Manzonim. No, ale w trakcie śledztwa nic nam nie powie. Może powie. No jeżeli jest człowiekiem, który miałby ją odnaleźć, to raczej nie. Może będzie chciał się czegoś dowiedzieć od nas. W sensie, że jest kompetentny. I jak jesteśmy już sami, to swoją drogą myślicie, że ona na przykład nie przypadkiem trafiła do pokoju razem z panią i że ona też jest związana z dziwnymi kultami i jej zniknięcie to jest rzecz związana z simulakrum? W żadnym momencie naszych rozmów nie pojawił się element, który mógłby na to wskazywać, więc no nigdy nie wiadomo, często elity należą do jakichś sekretnych stowarzyszeń, o których nie mówią prostym ludziom i przypadkowym, dopiero co spotkanym w pokoju czy w pociągu, ale no, nie mamy podstaw, by zakładać, że miała związek z jakimiś tajnymi wydarzeniami czy zgrupowaniami. Ale była zainteresowana naszymi osobami, tak? Była, oczywiście, i była też bardzo sympatyczną osobą. Była, wielce. Może być tak, że przez to, że podróżowaliśmy razem, że były panie współlokatorkami. Że ktoś pomyślał, że ona jest z nami związana i dlatego zniknęła. To może być, tak. Może tak. Może ktoś też dowiedział się, że przyjeżdżamy tutaj na jej zaproszenie. W końcu ona dokonywała rezerwacji w hotelu tak, nas. No jesteśmy wyraźnie tutaj połączeni. Bractwo skóry. Skóry, tak.
No nic, trzeba... Co robimy? Czyli mamy... Co, na dworcu nie będziemy się rozpytywać przecież. No kto nie, widział nie. Samochód? Czarny. Mamy teraz kilka różnych opcji, bo albo pójdziemy, tak jak wspomnieliście, do jakiegoś muzeum czy domu aukcyjnego dowiadywać się o artefakt. Możemy pójść do inspektora Manconiego, albo możemy przeczytać zwój i zobaczyć, co się stanie. To może... Mówiła pani, że przeczytanie zwoju wiąże się z czymś... Że może się wiązać. Może się wiązać. Możliwe, że uruchomimy jakieś mechanizmy. Możliwe, że jest to jakaś inkantacja, no tak. Która ma swoje konsekwencje po wypowiedzeniu tych słów na głos. I miejmy nadzieję, że tak jest i są tam zaklęcia, które pozwolą nam powstrzymać kogoś takiego jak nasz książę. Ja nie wiem, czy moja psychika nie jest za bardzo rozchwiana w tym momencie, żeby czytać takie coś. No to w takim wypadku albo jakaś biblioteka jeszcze, albo... Może chodźmy na razie do biblioteki, gdzie będzie spokojnie, gdzie będzie cicho i gdzie nikt nie będzie dbał na nasze życie. Tak, tylko zapytajmy się jeszcze, znaczy może inaczej, idąc, chcę zapytać jeszcze w recepcji, czy jest jakiś tłumacz na angielski, bo chcielibyśmy skorzystać. W ogóle, oglądając wasz pokój, który no niestety nie jest tak wspaniałym apartamentem jak pokój w hotelu Darmistis, będziecie musieli spać wszyscy razem, ale macie trzy osobne łóżka, natomiast jest to wspólna izba w tym apartamencie. Natomiast jest półka z książkami, jako jeden z elementów wystroju, na której to półce umieszczono dla wygody gości przewodniki po Mediolanie, jak również rozmówki włosko-angielskie, mały słownik, z którego możecie skorzystać, jeśli chcecie. Jest tam też notka, że to jest do użytku gości, ale oczywiście należy to zwrócić. Także tak. Możecie oczywiście skorzystać z pomocy konsierża, który istnieje również w tym hotelu, jak w każdym dobrym pięciogwiazdkowym hotelu czy czterogwiazdkowym, i załatwi wam tłumacza, aczkolwiek nie wiadomo, jak szybko się to stanie. Wiecie z przewodnika, jeżeli go przewertowaliście bądź spojrzeliście na dołączoną do niego mapę, że jedna z większych bibliotek Mediolanu, takich, to nie jest biblioteka uniwersytecka, ale jest to biblioteka publiczna, miejska, duża, znajduje się przy Piazza della Scala, tuż koło was praktycznie, po drugiej stronie placu. Więc ją możecie odwiedzić. W drugą stronę, znowuż przechodząc całą galerią, wyjdziecie na Piazza del Duomo. Tam możecie odwiedzić katedrę, jeżeli taką byście chcieli atrakcję turystyczną zwiedzać, to tam. No pamiętacie, że Katarina zachwycała się nią bardzo. I tak jak patrzycie na mapę dołączoną do przewodnika, tam wszędzie są pozaznaczane te właśnie mniej więcej miejsca, o których Katarina wam mówiła. Szczerze mówiąc, warto byłoby pójść do La Scali, bo tam nie będą nam szczędzili faktów, jeżeli powiemy, że chcemy ją odnaleźć. Oni też ze wszystkich sił robią wszystko, żeby ją znaleźć. Zdecydowanie. A więc jak my będziemy jako wolne ręce, które mogą jakoś tam pomagać, to myślę, że coś nam powiedzą. To prawda, a poza tym na pewno wiedzą wszystko o mieście samym. Więc jeżeli potrzebujemy jakichś informacji, to możliwe, że to też jest dobre miejsce, żeby zacząć rozpytywać o tematy nas interesujące. To najpierw La Scala, potem biblioteka? Zróbmy tak. Myślę, że lepiej porozmawiać z żywym źródłem informacji niż z nieożywionym w tym momencie. Dobra. To ruszajmy w takim razie. Mamy słowniczek. Tak, rozmówki. I miejmy nadzieję, że tak uzbrojeni będziemy w stanie zmagać się z przeciwnościami Mediolanu. Czyli udajecie się do La Scali. Tak. Udajecie się do La Scali i nie prosicie o tłumacza w recepcji. Nie. Od razu idziecie do La Scali. Dobra. Wychodzicie na plac. Tak jak mówiłem, jest to właściwie po sąsiedzku. Budynek Teatru La Scala
To jest ciekawe, że Teatro della Scala nie mieści się wcale w budynku, który byłby jakoś specjalnie okazały. Jak na rangę tej opery, no i można powiedzieć kolebkę współczesnej, nowoczesnej opery, znanej od czasów Verdiego, to wygląda zupełnie normalnie. Bardziej spektakularna widocznie musi być muzyka, która wypełnia jego mury prawie każdego wieczoru. Wchodzicie do środka, wita was dozorca stojący przy kracie, która zamyka wejście na marmurową czy też granitową klatkę schodową, ale widać, że te kraty zostaną otwarte dopiero wraz z otwarciem teatru i kas. Buongiorno. Buongiorno, signore. Che cosa? Caterina. Cavollaro. Si. O, jest podobnie. Przyjaciele. Ja nie znam włoskiego, ale trochę... Ja też nie. Amici di Caterina Cavollaro. No i zaczynacie mniej więcej dogadywać się trochę. No i sprawdzamy też, czy może zna jakiś język inny, który my moglibyśmy się z nim porozumieć. Nie zna on nie zna, nie, on nie zna innych języków, Honsy? Ale zrozumiał, że jesteście przyjaciółmi Cateriny Cavollaro. No i zaczyna przede wszystkim, bierze gazetę i pokazuje wam, że no, że ona zaginęła i prowadzi was do na zaplecze. Do części administracyjnej teatru. Do dyrektora. No, do dyrektora teatru. Jasne. I widzicie, że są drzwi, gabinet, on go puka, otwiera, wchodzi przed wami, słyszycie tylko coś tam. Amici di Caterina Cavollaro. Jakieś głosy trochę podniesione. Wychodzi po chwili taki starszy, usiejący mężczyzna, ubrany w szary garnitur z wąsikiem, ale ogolony. I mówi po angielsku: zapraszam, są państwo przyjaciółmi Kataryny? Tak, przyjechaliśmy na jej zaproszenie, na premierę jutrzejszą i dopiero co zameldowaliśmy się w hotelu i dowiedzieliśmy się, że pani Kataryna zaginęła i chcielibyśmy... Specjalnie na występ przyjechać. Moje uszanowanie, Luca Petrolino, jestem dyrektorem teatru. Czy możemy jakoś... To jest moje wielkie zmartwienie, ja mam cały czas... pomóc, czy... Przyjechaliśmy tutaj tylko w tym celu. Tak, właśnie, jakby pan cokolwiek nam powiedział, my zrobimy wszystko, żeby panią Cavollaro odnaleźć. Ale kiedy co ja mogę powiedzieć? Kiedy co ja państwu mogę powiedzieć? Ja jestem zdruzgotany. Jeżeli ona nie wróci do jutra, to trzeba będzie zatrzymać przedstawienie. Chcemy, żeby wróciła. Rozmawiała z kimś, mówiła coś... Nie, do mnie tylko wysłała depeszę z Paryża, że wsiada do pociągu, no i rozmawialiśmy wcześniej telefonicznie. I z tym samym pociągiem jechaliśmy z panią Cavollaro, tylko musieliśmy wcześniej wysiąść w Lozannie. Rozumiem. No i dojechaliśmy, żeby zdążyć i niestety doszła do nas ta straszliwa informacja. Są może jakieś kawiarnie, miejsca spotkań ulubione przez panią Caterinę, które moglibyśmy przy okazji sprawdzić, zobaczyć trochę miasta. Może jest to zupełnie zwyczajna sytuacja, może gdzieś została na noc, może... No nie pojawiła się wczoraj na próbie generalnej. Dlatego, no cóż, reżyser i dyrygent zawiadomili mnie o tym. No to spowodowało, że... stwierdziłem, że muszę zawiadomić odpowiednie służby, prawda? No bo jednak główna gwiazda nie może... Ja rozumiem, że pani Katarina jest diwą, no i to jest też moja droga, dobra przyjaciółka, to jest przyjaciółka tego miasta, tego teatru. Ona by nam tego nie zrobiła.
Więc ja wiedziałem, że musiało się coś stać. To możliwe, że na przykład jakiś odrzucony kochanek albo ktoś taki mógłby próbować ją porwać? No, ona miała wielu fanów, ona miała wielu miłośników. Jej, zarówno jej urody, która, jak przyznacie, jest nietuzinkowa, jak również przede wszystkim jej ogromnego talentu. Mm-hmm. To prawda. Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek pewnie nie jest to wykluczone. A miejsca, w których moglibyśmy potencjalnie ją spotkać, gdybyśmy wiedzieli, że wszystko jest z nią w porządku? Albo ktoś w zespole, kto miał jakiś bardzo mocny kontakt z nią. No, to mocny kontakt w zespole. To nie jest tutaj zespół, który... Oczywiście my mamy zespół, ale ona nie przyjechała tutaj jako członek zespołu. To jest gwiazda. Tutaj ona przyjechała zagrać no oczywiście. W spektaklu po prostu niejako jako gość specjalny. W związku z tym... Czarny samochód. To było wspomniane, że wsiadła do czarnego samochodu. Tak, czytałem. Czarny samochód. Nieznana jest marka tego samochodu. On zerka w gazetę. Niestety, nie podano. No musimy iść na policję po prostu. No, sam poszedłem, prawda? Więc no tak. Tak mi się wydaje. Oczywiście mogę wam podać imiona, nazwiska ludzi, z którymi gra parę scen. Z którymi gra na swoje najważniejsze sceny, no ale to właściwie tyle. A czy wiadomo, kto zauważył, jak wsiadała do tego samochodu? W gazecie napisali, że jacyś tam świadkowie po prostu, których przesłuchała policja, ludzi, którzy wtedy znajdowali się przy dworcu, robotników. A co to za gazeta? No to jest taki, wiesz, taki tam Tempo di Milano, no. To myślę, że możemy pójść do tego wydawnictwa i do redakcji zapytać. Możemy, oczywiście. Możemy. Podejrzewam, że ci robotnicy, którzy remontują dworzec, oni mogli po prostu widzieć. I oni podejrzewam, że pracują tam codziennie. To doskonały trop. No. Cóż, widzę, że Państwo to nie tylko miłośnicy opery, ale też jacyś detektywi. Jesteśmy historykami i tutaj robimy śledztwa, jeżeli chodzi o rzeczy, które sięgają setek, a nawet tysięcy lat wstecz, ale te, które sięgają dni i minut, są dla nas równie interesujące. A czasami bardziej ważne. A tutaj w tym wypadku dużo ważniejsze. Mhm. Dobrze, to nie przeszkadzamy, dziękujemy. Mam nadzieję, że... A jak... się z Państwem kontaktować. Jesteśmy w hotelu, który się nazywa Vittorio Vitt. Vittorio Vitt. Tak, tak, tak. W tamtej loży, która ma widok dokładnie na Pana Teatr. To wspaniałe miejsce. Tak słyszałem, bo nigdy nie musiałem się tam zatrzymywać. Jestem Mediolańczykiem. Cóż, zatem życzę owocnych poszukiwań i miłego pobytu. Dziękujemy. Dziękujemy również. I mamy nadzieję, że już jutro będziemy mogli zobaczyć piękne przedstawienie. Też mam taką nadzieję. Modlę się wręcz o to. Ba, chyba nawet dzisiaj skieruję się do Duomo. No i taki widać, że jest kompletnie... Do Duomo? Nie rozumiem. Do katedra. A, czy do katedry się pan skieruje? A, rozumiem. Tak, żeby się pomodlić. Tak, tak, przepraszam, nie zrozumiałem. Duomo di Milano. Duomo di Milano. Tak się nazywa nasza katedra. Duomo di Milano. Duomo. To wracajmy na dworzec w takim razie. Tak, chodźmy tam. Tylko? Bez tłumacza? Ciężko. Nic tam tak, nie zdziałamy. Tak. To prawda. Tylko czy mamy czas, żeby teraz jeszcze zobaczmy tłumacza organizować? Ach, te języki. Chyba, że szybciej porozmawiać z dziennikarzem, który złapał tego robotnika. Może tak, no dziennikarze też powinni dużo wiedzieć i być rozeznani w tym, co się dzieje w mieście. Więc potencjalnie jest to źródło większej ilości informacji. Jesteśmy bardzo... Z tego, co
przynajmniej możecie się zorientować, to nie dziennikarz złapał robotnika. Tylko inspektor policji powiedział, że z zeznań świadków wynika, że wsiadła do czarnego samochodu i jest to jedyna rzecz, którą podano do opinii publicznej i którą policja potwierdziła, że wie. To nie jest tak, że dziennikarz rozmawiał z kimś, kto powiedział, ona wsiadła do czarnego samochodu. Tak, tak. Dlatego cały czas obstaję, żeby porozmawiać z tym panem policjantem. Tylko... Giuseppe Manco. Tak. Możemy spróbować, ale no, na jego miejscu bym zrobił wszystko, żeby zbyć kogoś takiego jak my, bo będziemy tylko zacierać tropy i przeszkadzać mu. To wtedy będziemy wiedzieli, że trzeba pójść w inne miejsce, ale to na razie jest... To jest osoba, która coś wie, to jest więc jedno... warto uderzyć. Przepraszam. Jedno nazwisko, które dostaliśmy, więc... No dobrze, no to chodźmy w takim razie. No idziemy do... Możemy wcześniej skoczyć do hotelu i zapytać, jak długo musielibyśmy szukać tłumacza. Możemy, tak. Czyli co, idziemy do hotelu zapytać o tłumacza? Tak, pytam o tłumacza. Dobra. Mówi wam konsjerż, że tłumacz. No, oczywiście, no, nie jest żaden problem. Musicie dać mi parę godzin i skoczę na... Znaczy skoczę, nie tyle skoczę, ile poślę kogoś na uniwersytet i na pewno znajdziemy jakiegoś odpowiednią młodą osobę, która podejmie się tego wyzwania. No tylko, że... Zależy nam na czasie. Oczywiście zapłacimy odpowiednio. No tak, ale niestety w sensie angielski, bo rozumiem, że na taki język chcieli, poszukiwalibyście tłumacza, nie jest to jakaś bardzo trudna sztuka, no ale tym niemniej po prostu trwają zajęcia, to jest normalny dzień, trwają naturalnie. Zajęcia. Dobrze, to tak poproszę. A my w tym czasie będziemy zwiedzać miasto. Możemy założyć, że inspektor mówi po angielsku, bo dlaczego nie? Nie, chodźmy do niego, tak czy inaczej. A tłumacz być może się przyda. A jak nie, no to trudno. To student dostanie napiwek. No. Dobra. To może w takim razie, bo ja uważam, że to jest absolutnie ślepy trop, pójdę teraz do biblioteki i może coś znajdę w międzyczasie. Dobrze. Do biblioteki. Ty idziesz do biblioteki, wyjdziecie do tego. Do Giuseppe Manconiego, na komendę, tak? Tak. Dobra. Przepraszam, zapisuję sobie tylko nazwisko. To zacznijmy może od biblioteki. Czego chciałbyś tam poszukać? Myślę, że nasze standardy. Czegoś o... sedefkarze. To są na pewno takie tradycyjne tropy. No i dochodzi to bractwo skóry jeszcze. Okay. A więc to są jakieś tematy, których szukam. Dobrze. No to tam myślę, że posiłkując się rozmówkami i słownikiem, to po pierwsze poprosiłbym cię o test języka francuskiego i nie wiem, spróbujemy jakoś próbujesz to jakoś robić w ten sposób, że znasz francuski, włoski jak się go zapisze i francuski to może są chociaż trochę podobne, bo to języki romańskie, więc zrób sobie utrudniony test języka francuskiego. Utrudniony, czyli tak jak ułatwiony, tylko że w drugą stronę. Nie udało się. Jak również test korzystania z bibliotek. Utrudniony czy zwykły? Nie, zwykły. I też się nie udało. No ale ja bym powiedział, że zapadasz w katalogi na długi, długi czas. To wszystko jest bardzo mozolną pracą. Masz wrażenie, że z tym cały czas, że ten słownik cały czas ci się zamyka. Jak już masz jakieś słowo, które odszukałeś, to patrzysz w katalog i w tym momencie patrzysz, a ten słownik się już zamknął i znowu musisz go otwierać i znowu szukać tego słowa. I to jest straszliwie uporczywa i monotonna i żmudna praca. I chyba gdzieś właśnie z powodu tego
tej monotonii i bardzo takiej, no niestety, ale bardzo dużych niewygód, które są w takich badaniach, kiedy się nie zna do końca języka i trzeba korzystać z pomocy słowników i rozmówek, no coś ci musiało umknąć po prostu. Może akurat na tym jednym słowie raz, o jeden raz za dużo zamknął się słownik. I też zwracasz uwagę na to, że właśnie ludzie, po których normalnie spodziewałbyś się większej pomocy, jakiejś takiej większej proaktywności, tak jak na przykład po waszym przyjacielu z Biblioteki National Bibliothèque de Paris. Tutaj wszyscy są jacyś tacy ospali. Jakiś marazm zdaje się nimi powodować. Jeżeli marazm może w ogóle kimś powodować. Ja myślę, że Willemowi udziela się ten nastrój. I on też siedzi taki szary, zawalony tymi książkami. Już w pewnym momencie, jak ten słownik zamyka się po raz kolejny przez to szycie, które ma tak ciasno zrobione, tylko tak się patrzy w przestrzeń. Mhm. Ja myślę, że tak, że siedzisz właśnie przy tej zielonej lampce, przy małym zielonym światełku przy biurku i gdzieś zaczynasz wręcz zasypiać. Wy natomiast udało wam się ustalić adres posterunku, nie tyle posterunku, ile komendy, głównej komendy policyjnej w Mediolanie, siedziby, w której moglibyście spotkać lub poprosić o spotkanie z inspektorem Giuseppe Manzo. Jak możecie się domyślać, to spotkanie jest bardzo trudne do załatwienia. I patrzą na was w komendzie, w budynku policji, może raczej tak, bardzo dziwnie. Kim jesteście? O co chodzi? Jesteśmy podróżnikami i przyjechaliśmy specjalnie na zaproszenie pani Kateriny i słyszeliśmy o tym incydencie, jej zaginięciu i chcielibyśmy pomóc. Może w jakiś sposób możemy pomóc, nie jesteśmy stąd, może zauważymy coś, czego lokalni mieszkańcy nie zauważyli, czy... Jesteśmy przyjaciółmi Kateriny też, bardzo się nią martwimy, więc chcemy wiedzieć, co policja robi, żeby ją odnaleźć. No cóż... Policja robi wszystko, co w jej mocy, a śledztwo jest objęte tajemnicą, której oczywiście nie możemy zdradzić dwójce obcokrajowców, którzy mówią, że są ich przyjaciółmi. Nawet nie o to chodzi, proszę pana. Uśmiecham się hollywoodzkim uśmiechem. My jesteśmy bardzo zmartwieni. Byliśmy bardzo blisko zżyci z panią Kateriną. Jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi. A jak się państwo nazywają? A bardzo to proszę. To jest oficer dyżurny, to nie jest jeszcze inspektor Giuseppe Manzoni, to jest oficer dyżurny, który kiedy się dowiedział, że byliście z nią bardzo zżyci, no to nagle stwierdził, aha, to są osoby, które są być może są wręcz podejrzanymi w śledztwie. W związku z tym, tak widzicie z jego twarzy. W związku z tym, tak? Państwa godność? John Warrington III. John? George. Warrington? A, George. Giorgio. Jak Giorgio, tak? Nie. W sensie to jest to samo imię, tylko po angielsku, tak? Chyba tak. Przyjechaliśmy dzisiaj. A pani? Victoria Williamson. Mhm. Przyjechaliśmy dzisiaj Orient Expressem i dzisiaj się dowiedzieliśmy o jej zaginięciu. Mhm. Jeżeli... Pan... Przyjechali państwo dzisiaj. Dzisiaj. Czy zniknął kiedyś panu ktoś z rodziny? Nie, chwalić Boga nie. Chwalić Boga, moja mama. Ma pan dzieci? W domu. Ojciec również. Ma pan dzieci? Nie, jeszcze nie miałem szczęścia znaleźć żony. To taki przystojny pan na pewno szybko znajdzie. Mianowicie, ale pan rozumie, a propos tam ojca, matki, pan rozumie, jakie to jest przejęcie, jak się martwimy. Więc ja błagam pana. Ja rozumiem, że państwo
się tą sprawą interesują, ale... My chcemy też spokoju. My tutaj chcemy wiedzieć cokolwiek, jaki był... Czy to był jakiś samochód, czy cokolwiek tutaj jest. Pan, proszę mnie zrozumieć. Czy... Staram się być jak najbardziej urokliwy, tak? Osobiście, rozumiem. Jak jest to możliwe. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. No rzuć sobie na urok osobisty. Krytyczny sukces. Będzie teraz. O. Udało mi się bardzo ładnie. No to pięknie. Udało ci się. Tak. Dobrze. Dobrze, proszę tutaj chwilę zaczekać. Skoro państwo widzieli się z Katariną Cavallaro, w sumie jako jedni z ostatnich, z tego co rozumiem, to myślę, że inspektor Manconi może mieć do państwa kilka pytań. Świetnie. Proszę zaczekać. Wskazuję wam drewnianą ławę. Patrzę na policję, na ludzi. Też są tacy ospali, dziwni, czy tutaj bardziej są ożywieni niż ludzi na ulicach? Wiesz co, nie ma tutaj za wielu ludzi. W sensie krążą jacyś tam paru policjantów, ale bardziej to jest na... No tutaj to jest bardziej tak, że widzisz kogoś, kto akurat idzie gdzieś w jakimś celu. Ciężko rozumieć. A nie ma tutaj, wiesz, ludzi, petentów, którzy by siedzieli. To nie jest tego typu, to nie jest posterunek ani nic takiego. To jest już komenda. Pewnie. Dobrze, proszę tu poczekać. Wskazuję wam drewnianą ławę pod ścianą. Pójdę po inspektora. Znika. Po paru minutach wraca z... Rzeczywiście w towarzystwie takiego szpakowatego jegomościa, nieubranego już w mundur, a normalnie pod krawatem, w garniturze, zresztą bardzo ładnie skrojonym. Bardzo taka wysportowana, dobrze zachowana sylwetka na oko 50-letniego mężczyzny. O ostrych rysach twarzy, smukłej, kwadratowej szczęce i orlim nosie. Patrzy na was i to spojrzenie jest takie dość piorunujące, przeszywające. Wiecie, że macie iść za nim, nawet nie musi nic mówić. To idziemy, mówiąc buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Wchodzicie do jego gabinetu. Wskazuje on wam miejsca na krzesłach naprzeciwko jego, po drugiej stronie jego biurka. On siada naprzeciwko was. Tak, rozumiem, że państwo są znajomymi Katariny. Przyjaciółmi. Cóż, więc słucham, o co chodzi? Więc bardzo się martwimy. Dzisiaj przyjechaliśmy i się dowiedzieliśmy o jej zaginięciu. Mieliśmy się z nią dzisiaj spotkać, mieliśmy się też z nią spotkać jutro. Jesteśmy bardzo zżyci, bardzo się martwimy. Więc jednocześnie chcielibyśmy się dowiedzieć, co tam mogło się stać. Czy są jakieś poszlaki, czy żeby uspokoić nasze nerwy. Pan rozumie, mam nadzieję. I oferować też naszą pomoc. Może coś wiemy, może coś jesteśmy w stanie się przydać do czegoś, jak mówiła pani. Wiktoria też no, możemy pomóc, mam nadzieję, przynajmniej. Rozumiem. Powiem tak. Bardzo dziękuję, że zdecydowali się państwo zabrać mi trochę czasu, żeby powiedzieć, że państwo się martwią. Cały Mediolan się martwi, proszę państwa. Nie tylko państwo. I cóż, ja rozumiem, że osoby bliskie martwią się zawsze. I to piękne, że posiadamy ten dar serca, który sprawia, że możemy odczuwać zaniepokojenie albo żal. Ale proszę państwa, ja pracuję. I kiedy państwo przyjechali do Mediolanu? Dzisiaj. A zatem nie mogą mi państwo pomóc. Jedyne, co państwo robią, to zabierają mój czas. Proszę. Czy wiedzą państwo o tym, żeby pani Katarina Cavallaro miała jakichś wrogów? No nie, chyba. Nie w Mediolanie. Nie w Mediolanie. A gdzie zatem?
Mówiła wam o tym, że grozi jej jakieś niebezpieczeństwo? Nie wspominała o tym. Powiedział pan, że nie w Mediolanie. A gdzie w takim razie mogłaby mieć wrogów? Jak byliśmy w Paryżu, to zostałem zaatakowany przez grupę ludzi, którzy być może czekają również na panią Katarinę, jeżeli jest to kwestia międzynarodowa. Skąd takie podejrzenie? Że akurat na pana i na panią Katarinę miałoby czyhać to samo niebezpieczeństwo. No dlatego, że... Jak rozumiem, zgłosił pan to paryskiej policji, ponieważ wie pan, że przestępstwa, na przykład ataki osobiste, wręcz fizyczne, trzeba zgłaszać policji, gdyż inaczej jest to zatajenie przestępstwa. Proszę pana, ja bardzo cenię pana profesjonalizm. Ja bardzo podoba mi się, że pan również jest prywatnie zaangażowany w tą sprawę. Jestem. Przy czym, że my nie przychodzimy po to, żeby się kłócić z panem o kwestie empatii ludzkiej i żalu. My jesteśmy bliskimi osobami, więc proszę zrozumieć to, że to nie jest nasze widzimisię, tylko chcemy dowiedzieć się, czy cokolwiek wiadomo o jej zaginięciu. Proszę. Czy mamy po prostu już może robić pogrzeb? Proszę pana. Dlaczego nawet, jeżeli ja miałbym jakieś informacje na temat jej zaginięcia, miałbym je zdradzać komuś, kto przyszedł tutaj i powiedział, że jest znajomym pani Kataryny Cavolaro i został zaatakowany przez kogoś, kto według niego mógłby też zaatakować panią Katarinę Cavolaro w zupełnie innym mieście? Dlatego, że jesteśmy jej bliskimi i nie należą nam się takie informacje, żebyśmy mogli spokojnie odpocząć albo pomóc. Przepraszam pana najmocniej. Widzę, że patrzy panu z oczu dobrze, jak również pani. I są państwo schludnie ubrani i najprawdopodobniej rzeczywiście martwią się państwo. Natomiast nie mam żadnego powodu, żeby wierzyć, że są państwo jej bliskimi osobami. To można bardzo łatwo udowodnić. Wspaniale, proszę mi to udowodnić. Rezerwacja dla nas została złożona w hotelu przez panią Katarinę. Jesteśmy tutaj na jej zaproszenie, na jutrzejszą premierę, więc zapewne jesteśmy na liście gości. Wspaniale. Są to rzeczy, które mogę sprawdzić, ale nie mogę w nie uwierzyć na słowo teraz. Prawda? No prawda. Może pan zadzwonić do hotelu chociażby. Mogę. Czy ale uczynię? Nie zrobię tego teraz. Dobrze. A kiedy pan to zamierza zrobić? Proszę pana. I czy możemy zejść z tego tonu, bo nie jesteśmy wrogami? Nie jesteśmy wrogami. Nie, chodzi nam to o dokładnie to samo. Mi chodzi, proszę pana, o to, żebym mógł... Czym ja się zajmuję? Czym ja się zajmuję? Tak. Jestem lekarzem. Czy... to bardzo dobrze się składa. Czy zdarzają się w profesji lekarskiej takie momenty, że na przykład do chirurga na salę podczas operacji przychodzi mama pacjenta i mówi: bo ja się strasznie martwię o tego pacjenta, panie chirurgu. Czy ma czekać na zewnątrz? Panie Mansonie, przed operacją tak przychodzą rodzice i mają prawo zażądać informacji o zdrowiu swojej bliskiej osoby i dobrze pan wie, jak to wygląda. Wspaniale. W takim razie, kiedy będę przed poszukiwaniami albo po poszukiwaniach, to wtedy porozmawiam o zaginięciu. Ale pan sobie teraz dworuje. Panie George, nic państwo nie wskuramy więcej. Nie mają więcej. Żadnych informacji dla mnie, które byłyby w jakikolwiek sposób przydatne operacyjnie, poza informacją, że został pan napadnięty w Paryżu przez ludzi, którzy mogli napaść panią Katarinę obecnie w tym miejscu. Więc moje pytanie brzmi: skąd takie podejrzenie? Dlaczego uważa pan, że ludzie, którzy napadli pana w Paryżu, mieliby teraz porwać panią Katarinę? Jeżeli to chce pan mi powiedzieć, ja uznam to za operacyjnie zasadne, to uwzględnię to w moim śledztwie. Dlatego, że prowadzimy pewne badania nad artefaktami i są ludzie, którzy chcą nam zabrać te rzeczy, dlatego, że są bardzo cenne. I nasze powiązanie z Katariną być może jest też związane z jej jakby potencjalnym porwaniem, żeby uderzyć również w nas. Albo że ktoś się pomylił i stwierdził, że ona też będzie wiedziała a propos tego. Czy to brzmi sensownie? Mam nadzieję, że tak. No cóż, tak, to brzmi bardzo sensownie. Osoby te były, mówiły po turecku. W Londynie również było tak, nazwisko Makriat,
Znaczy tak było podawane, bo to pewnie było fałszywe. W każdym razie... Makriot. Ja sobie zapisuję. Makriot, Paryż, Londyn. Cóż, z uwagi na dobre operacyjne, prosiłbym państwa, aby nie opuszczali państwo Mediolanu bez kontaktu z policją. Jak również proszę zdeponować swoje paszporty w sejfowym, w hotelowym sejfie. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez policję. Świetnie. A teraz może pan nam chociaż pomóc w takiej kwestii, żebyśmy byli spokojniejsi i powiedzieć, czy coś się ruszyło w sprawie tego śledztwa bardziej. Śledztwo rozpoczęło się dzisiaj, proszę pana. Tyle, co napisała poranna gazeta. Tylko tyle mogliśmy przekazać do opinii. Jasne. Bardzo chciałbym pomóc państwu bardziej. A wiadomo, jaki model samochodu był? Do jakiego weszła? On sprawdza tam w gazetach. Nie w gazetach, tylko w jakichś zapisach. Nie. Jest tylko powiedziane, że to był najprawdopodobniej zagraniczny model, gdyż świadek go nie rozpoznał. Szkoda. Szkoda. Zresztą większość modeli samochodów jeżdżących po naszych ulicach jest zagraniczna. Jeszcze nie ma zbyt wielu automobili włoskich. Włoskie automobile. To brzmi dość absurdalnie. Dobrze, no już więcej nic tu nie wskuramy. Tak. Myślę, że dziękuję, panie Manzoni. A ty naprawdę zasnąłeś nad książkami. I twoim snem zaczyna coś zawładać. Może to zielonkawe światło, klosza lampy, które prześwieca ci przez powieki. Może to jeszcze to zaklęcie, którym poczęstował cię książę dzisiaj w salonce, gdzieś tam rezonuje w twojej głowie. Zaczyna ci się śnić. Najpierw tylko głos. To wszystko się zaczyna od głosu, od śpiewu. Śpiewu, który znasz. Śpiewu, który pamiętasz. To śpiew Katariny Cavolaro wykonującej przepiękną arię z opery Aida, której słuchałeś w barze Paradise tamtej nocy w Orient Expressie. Lecz ten głos w końcu zaczyna przybierać postać. Z ciemności wyłaniają się kształty zielonej, jakby satynowej sukni, podłużnej szaty. Jednak im śpiew jest wyraźniejszy i dłuższy, tym ta postać staje się wyraźniejsza i widzisz, że to nie jest suknia, lecz skóra, że to nie jest materia, lecz to są łuski, zielone łuski węża, który owija się wokół najwyższej wieży mediolańskiej katedry, niczym wąż Eskulapa wokół laski doktora. I kończąc swoją serpentynę przy iglicy kościoła, otwiera pysk, otwiera gadzi pysk, z którego zamiast syku i rozdwojonego języka wychodzi przepiękny śpiew Kataliny. Ta dziwna wizja wraz z końcem arii budzi cię. Myślę, że tam zrzucam lampkę i tylko słuchaj, jest takie echo, które rozchodzi się po całej bibliotece. Zwijam ją.
odstawiam. Cisza. Myślę, że podchodzę do okna i patrzę, czy widać tą katedrę. Z tego miejsca akurat masz szczęście, że widać, dlatego że jesteś w czytelni, która mieści się na piętrze i patrzysz na południe i rzeczywiście widać stąd akurat górne gzymsy, attyki katedry mediolańskiej. Duomo góruje nad resztą zabudowań tutaj. No i oczywiście na wieży nie wije się żaden potwór. Ciszę biblioteki przerywa stłumione bicie dzwonu. Pewnie wybiła akurat jedna z pełniejszych, z pełnych godzin. No dobrze. Zbieram się zatem i myślę, że pójdę ich poszukać. No, żegna cię bibliotekarka, mówiąc, że ma nadzieję, że znalazłeś wszystko, czego potrzebowałeś. Nie, kiwam przecząco głową. Wskazuję na mój słownik, tak otwieram go. Cię tak zamyka złośliwie. No, ona tak rozkłada bardzo przepraszającym geście ręce. I wychodzę. I myślę, że pójdę gdzieś na trasę między komisariatem a biblioteką, tam gdzie się rozdzieliliśmy. Pani Wiktorio, mam wrażenie, że od czasu naszej ostatniej przygody strasznie spłowiałem. Spłowiał pan? Tak. Jakoś co pan tak przez to rozumie? Czuję się jakiś taki w kawałkach strasznie. Jakoś tak czuję, że nie mam takiej energii do tego, żeby być sobą, jeżeli pani rozumie, co mam na myśli. Myślę, że po tych kilku już konfrontacjach z różnymi siłami, to mamy prawo czuć się rozbici i myślę, że to naturalne. Poza tym, patrząc nawet tutaj po ludziach, to nie wiem, czy to nie jest jakaś ogólna tendencja. Myśli pani, że to minie? Na pewno. To wie pan, jakie rzeczy potrafią minąć, bo sam pan doświadczył różnych horrorów, więc... To prawda, ale teraz... Te nie są aż tak różne, myślę. Tak samo traumy magiczne mogą przeminąć, tylko że akurat no, nie da się ukryć, że jesteśmy raczej w środku wydarzeń i że przynajmniej dwie mroczne postaci mają nas na oku, więc... Tak. Kto wie, co jeszcze znajdziemy, już nie wspominając o tym, że cały czas czeka na nas zwój do przeczytania. Budzi to mój niepokój i też myślę, że chciałabym to już zrobić niebawem. Rozumiem. Ja mam po prostu wrażenie, że ten sen, ta kraina snów, że jednocześnie przypomniała mi o wojnie i przez to coś mi zabrała. Jakby fragment mnie cały czas tam był i nie mogę go znaleźć. Jakbym próbował się dodać, ale ta suma nie była mną, tylko jakąś taką źle poukładaną wersją mnie. Nie wiem, czy pani rozumie, o co mi chodzi. Chyba tak. To chciałabym też uspokoić pana, bo... Jestem bardzo spokojny. Myślę, że... Znaczy nie jestem. Nie jestem zupełnie spokojny teraz właśnie. Myślę, że nie da się zgubić części siebie w świecie snów. Więc myślę, że to jest tylko stan, który minie i... O ile nie będziemy wystawieni zaraz na kolejny stres, no bo stres jest też po prostu, tak jak pan wie, z czysto medycznego punktu widzenia, może, no... A to jest właśnie popularny mit akurat. To jest popularny mit. to jest popularny mit. Czyli, że stres nie wpływa na zdrowie, to jest mit? Dworuje sobie oczywiście strasznie. Wpływa. Dopiero teraz widzimy, jak bardzo. Jednak nauka poszła do przodu przez ostatnie kilka lat. No nic. Myślę, że nie ma co się teraz zatrzymywać, że po prostu musimy siłą pędu postarać się dowiedzieć tyle, ile się da. I no, jest duża szansa, że zniknięcie pani Kateriny ma jakiś związek z nami.
Więc to też może być kwestia czasu. Chyba nie chcemy tracić więcej ludzi. Nie, zdecydowanie nie. Ale ja też o sobie mówię, a nie zapytałem. Jak się pani teraz odnajduje? Jak tam samopoczucie? No czuję, że mimo wszystko ominęły mnie pewne ciosy. Więc i dosłownie, i w przenośni. Także czuję się dosyć zmęczona, ale też nic mi się nie stało. Także myślę, że patrząc po... To dobrze. Patrząc po waszych reakcjach, to i pan Willem od księcia mocno oberwał, no i pan tutaj też. No, a ja rzucam proszkiem i miotam torbą, więc... Willem to chyba podwójnie, bo tak... No, on bardzo polubił tego księcia, znalazł bratnią duszę i został tak zdradzony. Bardzo został zdradzony, bardzo, prawda. To, ja się śmieję, ale to jest bardzo przykre. No to jest przykre, przykre. Czy naprawdę tak trudno było to zauważyć? My to widzieliśmy od razu. My to widzieliśmy od razu. No tak. Jest to szczur, a nie człowiek. A pan Willem po prostu... No bo jest taki ufny, skochany. No jest ufny. Nie wiem, czy powinniśmy go puszczać w takim stanie samego gdziekolwiek swoją drogą. Wydaje mi się, że jak już chociaż część tych kabał się skończy, to powinniśmy usiąść z koniakiem i posłuchać sobie jakiejś muzyki albo porozmawiać o czymkolwiek. Może jakiejś arii. O, czy tak? Tak, koniecznie. Idąc i rozmawiając, skręcając w jedną z ulic, które są tuż przy galerii Victoria Manuel. Widzicie? Katarinę Kaula. Przed wami. Pani Katarina? Na ścianie, namalowaną w iluzyjnym wręcz muralu. Nie widzieliście wcześniej tej ściany kamienicy, bo dopiero teraz, wracając z komendy, przechodzicie tą uliczką. Patrząc na mapę, po prostu zobaczyliście, że taka droga jest najszybsza. Jako chyba zapowiedź te premiery w Teatro della Scala namalowano przepiękny portret Katarzyny Cavolaro na ścianie budynku. Uśmiecha się ona do was w swoim pełnym kostiumie Aidy. I przez chwilę tak, przez chwilę wydawało wam się, że widzicie ją żywą, całą zdrową i bezpieczną przed waszymi oczami, ale to wyrwało was z tej rozmowy. Natomiast waszą uwagę zwraca też to, że wokół niej tutaj jest trochę jakby tego Mediolanu, o którym ona wam mówi. Takiego, jakim ona wspominała. Ciepłego, słonecznego, miłego. Może być też tak, że jakiś zły czarnoksiężnik, kolejny, który stanie się naszym zaprzysięgłym wrogiem, wziął głowę z tego posągu, żeby rzucić zaklęcie na, albo po prostu, żeby była w tym Mediolanie i teraz cieszy się z tego, że to jest tak. Tak, nie wiem, jak we wschodniej Europie, powiedzmy. A jedyną jakby źródłem ciepła, przyjemności, nie wiem, szczęścia była pani Katarina. I może dlatego on ją porwał, żeby ona jakby nie odczyniła ten urok zła właśnie sobą i tym ciepłem i radością. Może tak być, aczkolwiek myślę, że samej głowy użyć nie się nie da. O ile dobrze pamiętam, trzeba najpierw cały posąg złożyć, chyba że chodziło tylko o unicestwienie. Ale patrząc na ten obraz, na ten malunek naścienny, to nie zdziwiłabym się, gdyby została w coś zaklęta, bo też już takie rzeczy widziałam. Widziałam ludzi uwięzionych w kartach, tak naprawdę, więc... Na przykład w ten malunek? Na przykład w ten malunek. Dlaczego nie? Pani Katarzyno, jeżeli pani tu jest, proszę mrugnąć. Rzuć sobie na moc. Ja mam i bardzo... I ty też. Rzućcie sobie na moc. Jest. Tak. Kolejna setka. Setka. Jezu, nie, a ja mam 41, a moc mam 75. Dobrze, to
od Juliusza poproszę jeszcze rzut na poczytalność. Ten się na szczęście uda. Nie. Nie. Tracisz jeden punkt poczytalności. Ratujcie mnie. Zabrali mi wszystko. Widzisz, że posąg zaczyna ruszać ustami. Posąg czy malunek? Przepraszam, mural. Mural, Zabrali mi wszystko. Zabrali mi. Ale co zabrali? Mój skarb. Jaki skarb? Mój skarb, mój największy skarb. Zabrali mi mój skarb. Co jest mój skarbem? Największy skarb. Co jest skarbem? Aida. Aida. Widzisz, jak po muralu zaczynają spływać łzy. No podchodzę i dotykam. Łzy, które zaczynają rozmywać farbę na murze. Dotykasz i czujesz faktycznie ciepłą farbę i zaprawę, która pod twoimi palcami rozmiękcza się. Pani Wiktorio, proszę teraz jakieś zaklęcie rzucić, żeby wyszła z tego obrazu. Nie ma oczywiście żadnego obrazu. W sensie obraz jest. Nie ma tutaj żadnej, nie czujesz żadnej magii. Wiem. Nic nie jest, nikt nie jest zaklęty. Wiem, przeczytajmy teraz ten zwój. To on wtedy uaktywni bramę i ona wyjdzie. A mamy ten zwój ze sobą w ogóle? Nie, zwój jest z waszych bagażach. Nie, zwój jest w bagażach niestety. Tak, a poza tym nie widzę, żeby tu się coś działo. Jak pani nie widzi? Przecież widać. Nie, widzę. Tak? Wiesz co? Nie. Ona przekazała ci wiadomość. Uh-huh. Tak to wygląda. Zapłakała. I mrugnąłeś dwa razy i już to zniknęło. Nie. Może... Jak Boga kocham. Ona przekazała mi wiadomość, że zabrali... Pani tego nie słyszała, naprawdę? Nie. Że zabrali jej cały jej skarb. Że zabrali wszystko. Jej skarb największy, czyli Aidę. No bo Aida jest jej skarbem, tym zaklęciem, które ona ma rzucić na miasto. Może tak być, aczkolwiek dalej idziemy w... Tutaj już pana bardzo szeroko zakrojoną interpretację roli pani Kateriny. Ale oczywiście, no... To jest jak najbardziej logiczne, że jej skarbem jest Aida. No to premiera jest jutro, tak? Więc... Jeżeli ktoś ją porwał i nie może dopełnić premiery, to zostało tylko jej to odebrane. Bo tylko to zaklęcie jest w stanie uratować to miasto i mnie złożyć z powrotem, rozumie pani? Panie George. Wtedy będę cały wtedy. Wiele rzeczy już doświadczyliśmy i wiele razy się myliliśmy. I myślę, że pan również w tym momencie może się mylić, więc ale nie widziałem, mówię, że co tak ja widziałem. Jest, ale jest taka możliwość. Przyjęcie z góry, że pani Katerina jest związana z zaklęciem, które ma odczynić nastrój w mieście, jest bardzo daleko idącą interpretacją. No ale pani nie widzi, co tutaj się dzieje? Widzę mural. Jak tu jest... Ale w mieście, i w nas, i jak tu jest... Jak tu jest... Tutaj jest wiosna. W tym momencie, kiedy rozmawiacie do Wiktorii, w końcu dociera i ten mały głosik, który miała z tyłu głowy, który mówił ci, że coś jest nie tak, ale nie byłaś jeszcze w stanie powiedzieć, co jest nie tak. Był jeden czynnik, który stał się katalizatorem całej reakcji, która zaczęła się w twojej głowie. Niemalże przestałaś słuchać George'a, ale powiedział on słowo klucz. Utrata. I zdajesz sobie sprawę, że ludzie, z którymi do tej pory rozmawiałaś tutaj, ludzi, których widziałaś, przypominali ci ludzi w żałobie. Ludzi, którzy coś utracili. Ludzi, którzy po kimś nie tyle rozpaczają, ale odczuwają głęboką pustkę. Są w jednym ze stadiów przeżywania głębokiego, głębokiego smutku. Właśnie to w tym momencie rozbłyska w twojej głowie, a Willem wyszedł z biblioteki i kieruje się również w kierunku galerii.
Gdzie czekasz na twoich towarzyszy? Pewnie w hotelu, albo w jakiejś kawiarni. Jest. Pytanie, czy oni wcześniej nie będą ode mnie tak naprawdę. Mhm. Nie no, oni wcześniej od ciebie chyba... A chociaż nie, bo ty zasnąłeś, więc oni mogliby być od ciebie wcześniej. A więc myślę, że idę do hotelu. Idziesz do hotelu po prostu. Mhm. To ja myślę, że tak, to dokończmy jeszcze waszą sekwencję, co tam pod tym muralem dalej. Myślę, że to, w czym pan może mieć rację, to poczucie żałoby, które jest wszechobecne. Ale czy jest ono związane z utratą Kateriny? Czy jest ona aż tak ważna dla tego miasta? Czy miasto utraciło coś innego? Czy ci ludzie utracili coś? No nie widzę innego rozwiązania. To dlaczego Kateryna jest aż tak ważna? Nie wiem, ale musimy się dowiedzieć. I musimy przeczytać zwój. Koniecznie, koniecznie. Koniecznie, musimy przeczytać ten zwój. Tak, 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 zdecydowanie, tak. To chodźmy do hotelu. Musimy jakby zacząć bardziej racjonalnie działać, tak bardziej normalnie. Tak nie, mniej na oślep, mniej szaleńczo, tak. Musimy być konkretniejsi. Zwój mamy w rękach małego. Tak, 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 na szczęście tak, bardzo dobrze. W hotelu wstrzymuje was, wita was, znany wam już recepcjonista. I tenże recepcjonista mówi, że był u mnie Luca Petrolino, dyrektor teatru, i zostawił listę osób, z którymi ewentualnie chcielibyście porozmawiać, bo podobno tak wspomnieliście, tak, mówiliśmy, że chcieliście porozmawiać z paroma osobami, prawda? Więc on pomyślał, że może jednak na coś rzeczywiście się przydacie. No i tam zostawił wam notkę taką, że z paroma nazwiskami, tak? Więc widzicie z wyszczególnionymi profesjami, zawodami, czy raczej pozycjami w zespole parę nazwisk, i jak również krótki liścik, że dzisiaj od godziny 17, czyli już za niebawem, tak już za godzinkę, no cały zespół już będzie na miejscu, cała obsługa techniczna będzie na miejscu, cały czas będą mieć nadzieję, że Kateryna się objawi, a jeżeli nie, to będą próbować dublerkę, no bo przedstawienie musi się odbyć. Zresztą to przedstawienie było ogrywane, więc jest aktorka, sopranistka na skali, jak się domyślacie, która mogłaby to zagrać po prostu. Tylko no nie będzie mogła tego zagrać Kateryna Kawola. No i napisał, że z tym listem zaprasza, będziecie mieli wstęp do teatru, na zaplecze, wszędzie, z kim byście chcieli porozmawiać, z tym będziecie mogli porozmawiać. No świetnie. Wchodzicie do pokoju. Widzicie siedzącego, zrezygnowanego w fotelu Wilhelma. I jak, mistrzu? O czym jest to bractwo skóry? Nie znalazł pan informacji, tak? O to chodzi? To coś nowego o Fenaliku? A u was jak? No, czy zostawiliście już swoje paszporty? Czyli to też już pan wie, okej. Okay. Tak, no rozumiem. Mówiłem, żeby tam nie iść, bo teraz jesteśmy jeszcze uwiązani w tym miejscu. Nic się nie dowiedziałem przez ten cholerny słownik. Korzystanie z biblioteki, jak się nie zna języka, to jest jakiś koszmar. Wiem. Miałem koszmar swoją drogą. Jaki koszmar? W sensie koszmar. Teraz tak zaczynam rozumieć, na czym polega to szaleństwo tych wszystkich ludzi, którzy zaczynają parać się okultyzmem, bo w pewnym momencie nie wiesz już, co jest pracą twojej wyobraźni, a co jest wizją albo jakimś znakiem. Bo może to jest wszystko tych bodźców dziwnych, które dostałem. Przysnąłem na chwilę w bibliotece i usłyszałem,
głos pani Cavolaro. Taki sam, jak byliśmy wtedy w barze Paradise. I mówił, że coś straciła, że skarb swój straciła, tak? To mówiła? Nie. Bo ja też słyszałem jej głos. Ten głos zaczął się kondensować. Stawał się materią i stawał się łuskami. Długim, głos łuskami, tak? Zielonym wężem. I ten wąż wił się o tam, na najwyższej wieży katedry. Wił się, aż w końcu wężowy łeb stanął na samym szczycie. Wąż otworzył swoją paszczę, a z wewnątrz dochodził ten piękny głos pani Cavolaro. I to samo, co mówiłem, że ona, bo ona widzieliśmy mural i ona powiedziała do mnie przez mural, mimo że pani Wiktoria mówi, że tego nie widziała, ale ja widziałem i słyszałem. I ona mówiła, że straciła swój skarb Aidę. Bo ja myślę, niech pan sobie to jakby przeanalizuje, że ona, tylko ona może rzucić zaklęcie, które to jest... oczyszcza to miasto. A to ten sen to potwierdza, bo ten wąż jest jak wąż Eskulapa, czyli lekarz. Ona jest lekarzem. Nie wykluczam. Ona jest lekarzem na to miasto. Ale to jest daleko idąca interpretacja. Nie jest interpretacja, to są fakty. Ten wąż był złowieszczy, którego ja widziałem. Ten wąż był złowieszczy. Więc to jest... Mój wąż to raczej nie był wąż Eskulapa. No ale powiedział pan, że się wił na katedrze, która jest czymś... Tak, ale wąż Eskulapa był jego towarzyszem, który tak pomógł Eskulapowi znaleźć lekarstwo na śmierć i na inne choroby, a ten wąż był czymś nikczemnym. Był złą istotą, która tak jakby zabrała głos pani Cavolaro. Zabrała i chce zrobić inne zaklęcie, które utrzymuje to. Albo połknęła panią Cavolaro, także ona gdzieś tam strzeli. No to musimy iść do katedry. Myślę, szybko, ubierajmy, bierzcie palta. Panie George, najpierw zwój. Najpierw przeczytajmy zwój z mrocznymi zaklęciami. Tak, najpierw zwój z mrocznymi. No, przeczytajmy go na katedrze. No, może to otworzy, bo wtedy zobaczymy, co się wydarzy w mieście. Panie George. Przeczytajmy tutaj ten zwój. Przeczytajmy tutaj, nigdzie z nim nie chodźmy, nie wiadomo, co on spowoduje, wiadomo, że na pewno ktoś go szuka poza nami. Więc jak jesteśmy tutaj, mamy to w rękach. Wszystko inne jest nie wiadomo, dlaczego my tak zwlekamy z tym. Naładujmy broń, dlatego, bo chcieliśmy mieć spokój, chcieliśmy chwilę odpocząć, dowiedzieć się, co się tutaj dzieje. Zniknęła pani Cavolaro, co jest dodatkową zmienną. Przeczytamy ten przecież zwój. Wiem, że takie były wydarzenia. Ale zadaję pani pytania, ja na które są retoryczne. No dobrze, to zacznijmy czytać ten zwój. Dobrze. Ja wywieszę, żeby not disturb. Ten zwój, jak go rozwijacie, to zdajecie sobie sprawę z tego, że on jest bardzo, bardzo długi. Nawet ten zapisany po angielsku, to tłumaczenie. To jest drobny maczek, który ciągnie się na wiele, wiele, wiele stron. Ciągnąłby się, gdyby był nie zwojem, a podzielonym na strony tekstem. Ciągnąłby się na wiele, 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 wiele stron. Co więcej, jest zapisany właśnie bardzo małymi literami, a to, jak zaczynacie czytać początek, o czym on mówi, zdradza, że studia nad tym zwojem, żeby w pełni zrozumieć jego naturę, żeby w pełni zrozumieć informacje, które przekazuje, będą bardzo długo trwały. W sensie bardzo długo trwały. Będą długo trwały. Mówiąc inaczej, trochę na metapoziomie, żebyście wiedzieli, z czym się mierzycie, bo czas że po troszeczku możemy sobie czytać i... To zajmie 10 godzin. 10 godzin, jasno. Studia można prowadzić tak, że czytacie go po troszeczku. Mhm. Na przykład godzinkę. Można tak robić. Natomiast... Jak czekoladę sobie tak... Nie całą tabliczkę, zaraz. Albo, tak, no, dokładnie. Albo po prostu ja przy nim siądę, a wy chodźcie po mieście i szukajcie pani Kateryny. Idźcie do katedry, rozpracowywać zwój. No ale może to był po prostu głupi sen. Głupi sen. A skąd ostatnio byliśmy w głupim śnie. Ten wąż mnie zastanawia, bo wąż się nie pojawił ani razu na naszej ścieżce. I dlatego to udowadnia, że to jest sen proroczy. No bo gdyby się pojawiał, to ja bym jeszcze powiedział, że no tak, to jest przepracowywanie traum, a nie pojawił się. Najprostszym, co mi przychodzi do głowy, to żebyście poszli do katedry i poszukali jakichś Adama i Ewy, jakiejś sztuki, jakiegoś... Może jest gdzieś jakieś przedstawienie raju, może będzie tam wąż.
Możemy jeszcze wśród artystów wypytać o ludzi, którzy kolekcjonują sztukę, tak. milionerów, którzy żyją w Mediolanie i może w ten sposób znaleźć trop kogoś, kto posiada simulacrum. Bo moja hipoteza jest taka, że to miasto padło ofiarą klątwy, zaklęcia simulacrum i że te przedmioty zabierają radość, światło i wszystko staje się przytłumione, staje się szkicem tego, czym było dawniej, echem. I to moim zdaniem dzieje się z tym miastem. To nie jest normalne. Tak wyglądają miasta tak po wojnie. To nie jest naturalne coś, co może się pojawić. To jest działanie złej magii. Zgadzam się. Też to wyraziłem. Może tak być. I właśnie tylko pani Wiktoria jest w stanie, pani Katarina jest w stanie tym swoim zaklęciem to odnowić. Ale myślisz, że ona może być czarodziejką i ona zna zaklęcia? Możliwe. Są dziwne rzeczy. Może być ofiarą. Może być ofiarą jakiegoś czarnoksiężnika. Strasznie. Jak pan mówił kiedyś, są źli czarnoksiężnicy, to może są i dobrzy. Na razie wycofuję się z tej tezy. Ja się myliłem wcześniej, pan miał rację. Ja się ze swojej tezy wycofuję i uważam, że każdy czarnoksiężnik powinien zostać spławiony w jakiejś rzece z kawałkami kamieni w wielkiej skrzyni. I to jest los, na który póki co wszyscy czarnoksiężnicy, których spotkaliśmy, zasługują. Jeszcze o tym porozmawiamy. Chodźmy do katedry. Jedna rzecz, na którą zwróciliście uwagę, rozwinąwszy zwój i tak go pobieżnie, chociaż przeglądając, i Wiktoria zwróciła uwagę, jako osoba, która najbardziej się w niego wczytała i zdecydowała, że najprawdopodobniej to ona będzie dokonywać studiów tego tekstu. Jedna rzecz się tutaj bardzo połączyła. W tekście parokrotnie pojawia się stwierdzenie: chwała temu, który nie ma skóry. Czyli wąż. Myślicie, że to może chodzić o węża? Wąż zrzuca skórę. I ma nową. I mamy bractwo skóry. A czy pamiętamy na przykład u księcia, czy może miał jakiś wężowy sygnet albo jakiś amulet na swoim ubraniu, który... Rzuć sobie na pomysłowość. Kojarzy się właśnie z wężem. Bardzo trudny test musisz przebyć. Bardzo trudny. Takie testy zawsze się udają. To prawda, jest najłatwiejszy. Udało się. Udało się? Bardzo trudny? Tak. W sensie to jeden piątek. Tak. 003. Nie jesteś w 100% przekonany. Nie jesteś w 100% przekonany, ale wydaje ci się, że na jego małym palcu lewej ręki był sygnet. I ten sygnet, pierścień właściwie, był taką obrączką w postaci wijącego się węża. Poczekajcie. Jak to wyglądało? Biorę kartkę, zaczynam coś szkicować. I szkicuję palec. I zaczynam na tym palcu coś rysować. To jest bardzo dziwne, co pan robi. Próbuję odtworzyć tak, żeby nie zmyślić. To nie jest proste. To takie ćwiczenie, które robiliśmy, gdy przyuczaliśmy się do zawodu. Żeby dokładnie wiedzieć, jak mechanizm działa i na pierwszy rzut oka szybko rozpoznać, co może być nie tak. Jestem... Tak? Książę miał sygnet. Sygnet z wężem na swoim palcu. Wąż oplatał jeden z jego palców. Czyli... No rozumiem. Czyli ten wielki wąż... To bractwo skóry. I ta Katarina, to jest połączone. Oni czczą jakiegoś węża? Może było jakieś bóstwo. Jakieś pradawne, przedziwne. Początek.
które zrzuciło skórę, a oni czczą tą skórą albo są nią. Może to się też wiąże jakoś z simulakrum. Może. Nie. Zainteresowało was to, więc wczytujecie się w jakiś jeden z fragmentów, który mówi o tym w zwoju. A stoi tam. Ja znam jego i jemu oddaję cześć. Pozbawiony skóry przemówił do mnie. Wyszeptał tajemnicze słowa do głębi mej duszy i teraz ja wiem, co muszę zrobić. Widziałem to w moich wizjach i było tak, jak powiedział mój pan. Inny fragment. Medytowałem przed jego aureolą. Chwała temu, który nie ma skóry. Odmówiłem 17 modlitw i otworzyłem go pierwszy raz. A artefakt w środku był gładki i miękki. Inny fragment. W swej mądrości władca obnażonego mięsa sprawił, że to jest mojego wzrostu. W całej skromności wierzę, że zrobiono to na moje podobieństwo. Jeszcze inny fragment. Błogosławiony niech będzie niechaj wybraniec pozbawionego skóry. Będę uważał, by to nie straciło nigdy blasku. Każdy fragment prawie, na który spoglądacie w tych urywkach, mówi wam o bezskóry, o kimś pozbawionym skóry. Jest święty, który został obdarty ze skóry. Jego atrybutem jest skóra przewieszona przez jego rękę. Nie pamiętam jego imienia, ale może jest jego na przykład statua w tej katedrze. Chyba że chodzi o węża, no bo wąż zrzuca skórę, ale warto wspomnieć. Może jedno i drugie. Bo była mowa o aureoli, aureole mają święci. Tak, tak, dlatego też ta katedra. Poza tym mięso, odsunięte mięso, jakbyśmy w krainie snów. Ten sędzia, ten stwór ażurowy. Tak. Stwór ażurowy był okładany kawałkami mięsa. Tak. Ludzkiego mięsa. Z odartego ze skóry brata. Tak. Żeby to czyste mięso było tam, tak było w tym fragmencie o tym. Dobrze. Jakoś mam wrażenie, że powinniśmy pójść do katedry. Na pewno, jeżeli wizja mistrza Wilema zawierała w sobie wieżę i węża oplatającego, poza tym tutaj aureola, no nie wiem. Tak też mi się to kojarzy. Nie zaszkodzi sprawdzić na pewno. A aureola to nie chodzi tutaj o jakieś promieniowanie po prostu od tego może, Boga? Może tak, może od tego artefaktu, może ten artefakt wydziela jakąś moc albo świeci. Bo on jest gdzieś w tym mieście, to wiemy. Jeżeli dobrze rozumiem, to autorem tego tekstu jest właśnie sam Sedefkar. No tak, z tego co pamiętam, z tego co pamiętacie wy, powiedział wam profesor, że była mowa o zwojach. Zwojach Sedefkara. Które zostały napisane przez kogoś, kto wszedł w kontakt z tą figurą i nauczył się, czy zobaczył jej moc. I że coś zostało stworzone na jego podobieństwo. Czy to możliwe właśnie, że ta figura została stworzona na podobieństwo autora, ale nie, bo ja to on... Ja zrozumiałem, że on tą figurę otworzył i że w niej jakby coś jest było. Coś, co... Ale było też to coś nie o jest jakiejś cały szkatule. No dowiecie się więcej, jak przeczytacie cały zwój, to są tylko fragmenty, które... Dobrze, to ja zostanę i będę czytać dalej. A wy idźcie do katedry. Tylko jest jedna rzecz, której się obawiam. Czy nie będzie tak, że w pewnym momencie może pani zacząć czytać zaklęcie, które jest bramą i jeżeli ta brama się otworzy, wydaje mi się, że nie możemy pozwolić sobie na czytanie tego po prostu samodzielnie. Zgadzam się. Pytanie, w sensie, czy może tylko pani czytać, tam mogą być zaklęcia. Niech rozumiem. Będziemy obok. Pytanie, czy samo czytanie w umyśle już powoduje... Ty możesz sobie rzucić na moc.
No nie, nie masz dobrych. 90. Nie ma dobrych rzutów. Dzisiaj Wiktoria. Nie mam dobrych. Zadajesz sobie pytanie, czy sama inkantacja w głowie zaklęcia może sprawić uruchomienie tego zaklęcia, może sprawić jego rzucenie. Przypominasz sobie, jak czytałaś o takiej metodzie medytacyjnej mnichów tybetańskich, którzy skandowali sutry. Niektórzy z nich mówiono o tym, że dokonywali medytacji cichej i cuda dokonywały się w zupełnej ciszy, bez użycia słów. Dokonywano cudów lewitacji, uodparniania się na ogień, na niskie temperatury, a to wszystko w całkowitej ciszy. W związku z tym to mówi ci, że nie jesteś pewna, ale że być może istnieją jakieś zaklęcia, które faktycznie można rzucać nawet nie mówiąc ich na głos. Nie, ma pan rację, nie będziemy ryzykować. No. Może być tak, że coś się uaktywni, a też nie chciałabym, żeby później z mojego powodu wszystko, na co pracowaliśmy, poszło w niwecz. Byliśmy świadkami nawet zaklęcia, którego nie trzeba wypowiadać, wystarczy się na kogoś spojrzeć. Mm-hmm. No, też prawda. Byliście też świadkami zaklęcia, które rzucało się dlatego, że jeździł sobie pociąg. A więc brama może się otworzyć, podejrzewam, że w najdziwniejsze i najbardziej absurdalne sposoby. Tak, czasami wystarczy klasnąć. Czego nie będę robił. Dobrze, a może w takim razie pójdźmy razem do katedry i ja będę po prostu przy was siedzieć i odczytywać i jakby coś się zaczęło dziać, to zauważycie. A wy będziecie dokonywać oględzin katedry. Trochę boję się chodzić z czymś takim. Tym bardziej, że wiemy... Ja trochę się boję to zostawiać. Posiedźmy tutaj trochę z tym, przeczytajmy, poróbmy trochę badań, tak ze 2 godziny. Albo wieczorem po prostu wróćmy, kiedy rzeczy będą zamknięte. Chcemy się spotkać z ludźmi z Laskali. Wiecie już, że jest tutaj hotelowy sejf. Właśnie zapieczętowane przez policję są w nim wasze dokumenty. No tak, to prawda. W razie czego? Tylko czy później policja nie zabierze naszego zwoju? Chyba nie może. A kto to wie, jak stwierdzą, że jesteśmy podejrzani o coś? Policja to robi różne rzeczy. No to najwyżej wezmą to, ktoś to przeczyta i nagle wyjdzie coś z innego wymiaru, oderwie im głowę. I będziemy wiedzieli, gdzie jest. I będziemy wiedzieli, gdzie to jest. Ja bym się przeszedł do tej katedry. No na pewno trzeba się tam przejść. Katedrę bym zostawił... Chociaż... Nie wiem. No też jest zamknięta. Dobra. Mamy palta. Chodźmy. Chodźmy do Laskali. Chodźmy do Laskali. Mhm. Porozmawiać z... Z tymi ludźmi. Oni o 17 mieli być tam. Znaczy wie, od 17 to jasne. Już jest taki moment, kiedy wszystko, no dzisiaj nie ma przedstawienia, dzisiaj nie jest dzień przedstawienia, ale od 17 to jest ten moment, kiedy wszystko jest szykowane do próby i generalnie ludzie tam pracują. Podjęliście zatem decyzję, że pójdziecie porozmawiać z pracownikami Teatro alla Scala. Słońce zaczyna chylić się ku zachodowi. Wychodzicie na ciemniejącą ulicę tego smutnego, jak się okazuje, miasta i udajecie się w kierunku teatru. Nie patrzycie za siebie. Nie patrzycie w kierunku uliczki z muralem Katariny Cavolaro. A gdybyście się spojrzeli, przysiąglibyście, że wodziła za wami wzrokiem, mrugnęła i łza popłynęła jej po policzku. A może to nie była łza, może to pierwsza kropla
zapowiadanej na wieczór lek. A jakie sekrety skrywa Teatro alla Scala? Co powiedzą wam jego pracownicy? Tego dowiemy się w następnym odcinku. Czyli to jednak nie koniec sezonu. Jednak nie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszam na patronite.pl/mój-loch. Ten kanał powstaje dzięki wsparciu niesamowitych patronów, którzy zamieszkują mroczne i wilgotne korytarze podziemi. Zapraszam, by zamieszkać razem z nimi.